Cześć, witajcie. Dzisiaj ponownie o proroczych snach na podstawie listów, które od Was otrzymałem. A zatem zaczynamy. Witajcie, tak jak wspomniałem na początku, dzisiaj rozpoczynamy ponownie audycję o proroczych snach. Widzę, że ten temat Wam się najwidoczniej spodobał, a ja już przechodzę do listów, które otrzymałem. Napisał do mnie pan Marcin, a w temacie napisał Moja historia: dowód na istnienie życia po życiu. A więc zaczynam. Pan Marcin pisze tak. Witam serdecznie. Chciałbym opisać przypadek, który utwierdził mnie osobiście w przekonaniu. Że musi istnieć jakaś forma życia po życiu. Kilka lat temu pożegnałem mojego brata, pisze pan Marcin. Przed jego śmiercią, kiedy się z nim widziałem, poprosił mnie o pożyczenie kilku złotych, gdyż brakowało mu do zakupów, przy czym obiecał, że jak najszybciej, jeśli to będzie możliwe, to po prostu odda mi te pieniądze. Kilka dni później otrzymałem nagłą informację, że mój brat zmarł. Następnie nieco ponad tydzień po jego pogrzebie, będąc w domu, zauważyłem leżące na podłodze pieniądze. I to była dokładnie ta kwota, którą przed śmiercią pożyczyłem bratu. Nawet nominały i ich ilość się zgadzała. Od tamtej pory przestałem bać się śmierci, wręcz muszę przyznać, poczułem w pewnym rodzaju, pewnego rodzaju ulgę. Wymieszaną z tęsknotą, że jednak nasi bliscy, którzy odeszli, są wśród nas, choć my ich po prostu nie widzimy. Serdecznie pozdrawiam, Marcin. Dziękuję Ci, Marcinie, za Twoje świadectwo, za to, że zdecydowałeś się napisać i o, ten list i opisać swoje doświadczenia w tym temacie. Myślę, że to jest naprawdę ciekawa rzecz. Że te pieniądze, akurat tydzień po śmierci twojego brata, znalazły się w twoim pokoju. To też jest dowód na to, że istnieje coś takiego jak życie po życiu, drugie życie. Jak to nazwiemy, to już nasza sprawa. Natomiast życie z relacji widzów nie kończy się. W momencie śmierci. A ja już przechodzę do kolejnego listu, tym razem od pani Sylwii, która pisze tak. Dobry wieczór. Od jakiegoś czasu zbierałam się do napisania do pana. Niedawno jeszcze nie minął miesiąc, jak zmarł mój tata. Mniej więcej tydzień przed śmiercią taty weszło mi w głowę od tak z niczego jedno słowo. Nawiążę do piosenki, Którą kiedyś się śpiewało na dzień matki. Mama, muti, mamasza, mama, mumi, mamą, mama, madre, maminka. To słowo z dziecięcych lat. W piosence jest mamasza. Słowo, które weszło mi w głowę, w umysł, mocno kojarzyło mi się z tatą. A to słowo ta to tatisza. Myślałam, że to po prostu tata, nie znając znaczenia tego słowa. Sprawdziłam, wpisując na klawiaturze komputera. Okazało się jednak, że ta tisza, to znaczy oddalić się. Czy tata tym słowem chciał przekazać, że się oddala i już nie wróci? Przed śmiercią mamy też miałam sen, w którym mama wróciła do domu i powiedziała: Wróciłam, ale nie na długo, bo jestem nieuleczalnie chora. Jakieś dwa tygodnie po tym śnie, mama zmarła. Mama zmarła o godzinie 12.30 w południe, a ja wieczorem, dzień przed śmiercią mamy, nuciłam pieśń zwycięzca śmierci. Dziwne, bo zazwyczaj pieśń śpiewana jest w czasie świąt albo na pogrzebie. Mama zmarła w maju. Czy dusza ludzka w wagonalnym, terminalnym stanie potrafi przekazać wiadomość, sygnał, że zbliża się koniec? Dziękuję i pozdrawiam, pisze Sylwia. Jak widać z relacji Twojej, ale nie tylko Twojej, bo na tym kanale jest myślę, że około 300 filmów, w których widzowie właśnie mówią, że osoby zmarłe lub też osoby, które odchodzą, wysyłają do nas wiadomość. Były takie sytuacje, zdarzały się już wielokrotnie. Co prawda, wtedy te, z tego, co ja sobie przypominam, to osoby nie mieszkały dokładnie w tym domu, nawet nie były w tej samej miejscowości. Dzieliło ich setki, jeśli nie tysiące kilometrów, i otrzymywały taką wiadomość, że coś wkrótce się wydarzy, coś złego. Więc miały jeszcze możliwość, żeby skontaktować się z tą odchodzącą osobą, nie wiem, porozmawiać, przekazać coś. Takie sytuacje zdarzają się, a wiemy to właśnie z relacji widzów tego kanału, dlatego ja też bardzo gorąco Was wszystkich namawiam, jeśli chcecie, żeby ten kanał funkcjonował, był takim kanałem żywym, opisujcie to wszystko, co Was... Spotkało. Opisujcie najlepiej w mailu, który wyślecie do mnie. Właśnie na adres krzysztof.dega.małpawp.pl. Ten adres mailowy pojawi się również w opisie tego dzisiejszego filmu. Opiszcie w nim szczegółowo, co też Wam się przydarzyło, jakie prorocze sny Wy mieliście, czego doświadczyliście i jak to się skończyło. Tylko mam naprawdę wielką, wielką prośbę. Opiszcie to szeroko, dużo poświęćcie na to chwilkę czasu, albo jeśli nie chcecie tego wszystkiego opisywać, to po prostu podajcie swój numer telefonu, napiszcie, kiedy wam pasuje, żebym do was zadzwonił i zrobimy taką audycję z udziałem waszym telefonicznym. Bądź też na kamerach wideo. Jest taka możliwość, żeby zrobić takie audycje, właśnie z połączeniem wideo. Wystarczy do tego nawet zwykły smartfon, który macie, z którego korzystacie, albo komputer po prostu z jakąś tam kamerą. A jeśli nie chcecie pokazywać twarzy, to też nie ma problemu, możecie podać tylko swój numer telefonu. Ja do Was zadzwonię i po prostu nagramy tą audycję. Myślę, że taki kontakt żywy będzie jak najbardziej ciekawy. Ja już Wam anonsuję taką kolejną audycję, ponieważ odezwał się do mnie Pan Michał, który zajmuje się na co dzień i od wielu, wielu lat zjawiskami paranormalnymi. Myślę, że już wkrótce taka, taka audycja o tych zjawiskach paranormalnych ukaże się na tym kanale. Są, wiem, że są jakieś nagrania, są zdjęcia. Duchów, lub też innych istot. Tak więc oglądajcie ten kanał, bo naprawdę warto. Już wkrótce, tak jak mówiłem, audycja o charakterze paranormalnym. A dziś to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.